Cześć, witam Was w kolejnej części. Własne M4 to już trzeci raz widzimy się w tej serii, w której pokazuję Wam, jak regularnie kupuję kryptowaluty, aby przybliżyć się do celu, jakim jest zakup nieruchomości właśnie za kryptowaluty. W tej części pokażę Ci, jak ja podchodzę do regularnych zakupów, kiedy robię odstępstwa od reguły, czyli nie zawsze kupuję czwartego dnia miesiąca, jak wiecie to z poprzednich odcinków, ponieważ w czasie hossy można zrobić wyjątki i o tych wyjątkach porozmawiamy w tej części. Witam Cię na kanale Krypto Podróże. Ja nazywam się Dominik. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań z tej serii, jak i innych filmów, które możesz znaleźć na moim kanale. Są to filmy edukacyjno-informacyjne. Pamiętaj, edukacyjno-informacyjne to nie są porady inwestycyjne. Zarówno ten film, jak i inne, które możesz znaleźć na moim kanale, to nie są porady inwestycyjne. Ja nie jestem doradcą finansowym. Robię tylko wszystko, aby ułatwić ewentualnie podjęcie decyzji, abyś mógł znaleźć, mogła znaleźć informacje, właśnie których poszukujesz. A więc jeżeli chodzi o to nagranie, tak jak Ci wspomniałem, pokażę Ci, jak ja podchodzę do regularnych zakupów, jeżeli chodzi o własne M4. Tak jak Ci wspomniałem w poprzednich częściach, każdego czwartego dnia miesiąca idę na giełdę Binance i kupuję kryptowaluty. Jakie? Tezos, LTO oraz Nexus. W tym projekcie właśnie te trzy kryptowaluty sobie wybrałem i zakupuję je regularnie za określoną kwotę, a konkretnie 100 zł każdą z nich, czyli łącznie wydaję każdego miesiąca 300 zł. Ale są tutaj wyjątki od tej reguły. Jakie wyjątki? Rynek byka. Mówiąc inaczej, hossa na rynku kryptowalut, czyli sytuacja, w której większość projektów rośnie jak zwariowana, notuje swoje all time high, czyli najwyższą cenę w historii, ale jednocześnie często zdarzają się spadki odreagowania, mówiąc fachowo, czyli sytuacja, w której po wielkich, długotrwałych wzrostach mamy korektę. Czyli przykładowo, dajmy na to, że jakiś token, jakaś kryptowaluta rośnie 100%, tak, to po jakimś czasie musi odreagować ten rynek, musi troszeczkę nabrać świeżości, drugi oddech i wtedy mamy spadki. Mogą być to spadki 10, 20, 30, nawet czasami 50% w czasie hossy i właśnie to jest dobry moment, aby zastanowić się, trzeba nie pójść dzisiaj na ten rynek i zrobić zakupy, zamiast czekać przykładowo do czwartego każdego miesiąca, tak jak ja to robię. I to był właśnie przykład w tym miesiącu, kiedy poszedłem szybciej na ten rynek zrobić zakupy, zrobiłem odstępstwo od tej reguły, czyli zrobiłem zakupy dokładnie 25 marca, zamiast czekać do 4 kwietnia. Czy to był dobry ruch? Za chwilkę to przeanalizujemy, porównamy cenę z 25, a obecną. Natomiast nie przejmujcie się tym za bardzo. W tym filmie bardziej chcę Wam zwrócić uwagę na to, że takie sytuacje na rynku mogą mieć miejsce i warto po prostu z nich korzystać. Czyli na przykład, jeżeli jesteście na rynku kryptowalut i oprócz regularnego odkładania spekulujecie również na tym rynku, bo ja też to robię, to warto zwrócić uwagę na to, aby część środków trzymać w USDT, czyli w tokenie, który trzyma wartość dolara 1 do 1. I w sytuacjach, w których mamy takie spadki, możemy wtedy wejść w rynek ponownie, to tymi właśnie środkami, które mamy ulokowane w USDT i zrobić zakupy, tak? Jeżeli wróci do poziomu sprzed spadku, sprzed tej mini korekty, możemy wyjść i mieć zysk około 20, 30 czy też 50%, zależnie od tego, jak duża jest to korekta. Zwróćcie na to uwagę, jest to bardzo ważne, może Wam to pomóc zarówno w regularnym odkładaniu, jak i w spekulowaniu na tym rynku. Wiem, pamiętam, w tym nagraniu miałem omówić LTO, Tezos oraz Nexus, przełożymy to na następne części, ponieważ stwierdziłem, że to, co Wam przekazałem przed chwilą, było na tą chwilę ważniejsze, coś, co może Wam się w niedalekiej przyszłości przydać. Przejdziemy teraz na ekran mojego komputera, pokażę Wam, za ile zakupiłem LTO, Nexus oraz Tezos, porównamy z obecną ceną i pokażę Wam, co z tymi kryptowalutami zrobiłem, a na końcu przejdziemy na ekran mojego telefonu i zobaczymy, jak wygląda mój cały portfel po tych 3 miesiącach zakupów, czy zarabiam, czy może tracę. I jak widzicie, 25 marca zakupiłem 23 coiny Nexus oraz 6,52 Tezos, jak również 38,2 LTO. I tak jak Wam wspominałem w poprzednich częściach własne M4, jak również w innych filmach dotyczących kryptowalut, ja odradzam trzymania ich na giełdach długoterminowo, ok? Natomiast w moim przypadku, kiedy robię zakupy systematycznie za małe kwoty, nie opłaca mi się miesiąc w miesiąc wysyłać tych kryptowalut na zewnętrzne portfele, ponieważ dużo traciłbym na przelewach, ok? Więc w międzyczasie zamierzam korzystać z produktu, jaki oferuje Binance, a o tym produkcie, czyli Binance Earn, mówiłem Ci w jednym z moich filmów na moim kanale. Możesz teraz go znaleźć w górnym prawym rogu. I ja Ci teraz pokażę, co ja zrobię z tymi kryptowalutami. Wchodzimy na Finance, Binance Earn. Jeżeli oglądasz już to nagranie o Binance Earn, na pewno ten pulpit jest dla Ciebie znajomy. Zjeżdżamy troszeczkę w dół, klikamy Staking, View More.
I teraz szukamy token kryptowalutę, którą chcemy stakeować. Ja wpiszę LTO. Pojawia się tutaj LTO i mam do wyboru, mogę zamrozić tą kryptowalutę na 7 dni lub na 30 dni. Przy 7 dniach będzie to 7% w skali roku, na 30 dni 10% w skali roku. Ja wybiorę tą drugą opcję, tylko zwróćcie uwagę, że tu jest minimum, które możemy sobie stake'ować. W tym przypadku jest to 100 LTO, klikamy stake now, 30 dni locked, klikam maksimum, bo tyle mam w tym momencie na giełdzie Binance. Tutaj mamy podane wszystkie informacje, kiedy się rozpocznie stake'owanie, co ile dni naliczone są odsetki, kiedy ten kontrakt się zakończy, no i kiedy te środki zwrócą na mój portfel wraz z odsetkami. Bardzo ważna kwestia, tutaj jeżeli chcemy zakończyć szybciej takie stake'owanie, możemy to zrobić w każdym momencie, natomiast jeżeli zrobimy to przed upływem 30 dni, nie zostaną nam naliczone odsetki. Pamiętajcie o tym, te odsetki płyną na nasze konto dopiero po zakończeniu się kontraktu, ok? No i tutaj jest podane, na co możemy liczyć w skali roku, jest to 10%, czyli dostaniemy około 0,896777983 LTO za tą ilość, ok? Zapoznajemy się z zasadami, jeżeli się z nimi zgadzamy, klikamy Confirm. No i od tego momentu przez 30 dni LTO będzie dla mnie pracować, ok? I teraz jeżeli chcemy sprawdzić więcej szczegółów na ten temat, wchodzimy sobie w Wallet, Earn, klikamy Lock, Staking, Locked. No i w tym miejscu mamy wyszczególnioną tą pozycję, nazwa tokena, coina, w tym przypadku LTO, ilość jaką mamy tutaj przeznaczoną do stake'owania, na jaki procent możemy liczyć, kiedy się rozpoczęła subskrypcja, na ile dni, kiedy się zakończy, tutaj ile już zarobiliśmy, no i ile upłynęło od tego momentu. Przesuwając suwakiem, zobaczcie, możemy w każdej chwili te środki wybrać klikając w tym miejscu, tylko jest tutaj informacja, że po prostu odsetki, które nam się należą, nie zostaną nam wypłacone, jeżeli zdecydujemy się szybciej wybrać te środki. Wróćmy jeszcze szybko do Binance Earn. Pokażę Wam jeszcze staking, view more, XTZ, czyli Tezos. Zobaczcie, mamy dostępne na 30 dni, na 60 już niestety nie i na 90 również jest wysprzedana. Czyli możemy w tym przypadku liczyć na 7,49% w skali roku, tak? Tylko zobaczcie, minimalna ilość to jest 50 Tezosów, czyli aby móc z tego skorzystać, należy mieć 50 Tezosów. Ja w tym momencie nie mam na giełdzie aż takiej ilości, natomiast jest druga opcja, z której można skorzystać. Wejdźmy sobie jeszcze raz Binance Earn i możemy skorzystać z opcji Flexible Saving. Klikamy w tym miejscu. Na pewno z filmu już wiecie, czym się różni jedno od drugiego. Ja Wam pokażę, co zrobiłem w międzyczasie z moim Tezosem, jeżeli chodzi o giełdę Binance. O, zobaczcie. Niby procent jest malutki, bo jedynie 0,65% w skali roku, natomiast lepsze jest to niż jak to mówił, zero, tak? Więc niech pracuje, zagonimy go do pracy. OK, zrobione. I teraz, aby sprawdzić, również możemy wrócić sobie na wallet, Earn. I w tym miejscu w saving, flexible, mamy podanego tokena, którego sobie tutaj stake'ujemy, ilość. No i oczywiście procent, na jaki możemy liczyć. Jest to malutki procent, ale tak jak mówię, jeżeli ma leżeć na giełdzie i czekać, aż wybiorę na zewnętrzny portfel, no to niech w tym czasie choć troszkę mi naliczy. A tak jak mówię, każda część tej krypto, tego tokena jest dla mnie istotna długoterminowo. Jeżeli chcę zrezygnować, tutaj mogę zrobić to w każdym momencie, nie tracę odsetek, ponieważ są one naliczane dziennie. Znajdujemy się teraz w aplikacji Blockfolio. Jak widzicie, mój portfel na dziś to jest 1791 zł. Przypominam, że do tej pory wydałem 900 zł na te trzy projekty. Zobaczmy, jak wyglądały zakupy 25 marca. Wejdźmy w transakcje. Pamiętacie, że możemy tutaj je dodawać, ja już to zrobiłem, zakupiłem tego dnia 23 kryptowaluty. Mam tutaj też informacje, zakupy zrobione zamiast 4 kwietnia, czerwony rynek, czyli zrobiłem je konkretnie 25 marca, tak jak Wam wspominałem. Kliknijmy sobie tutaj i zobaczcie, dzięki temu, że zrobiłem to kilka dni szybciej, jestem już 23% na plus w porównaniu do obecnej ceny. Jeżeli chodzi o poprzednie miesiące, tutaj 6% na plus, a w tym momencie 234% na plus. Jeżeli chodzi o Tezos, podobna sytuacja. Tu jestem 13% na plus. Jeżeli chodzi o LTO, tutaj jestem 16% na plus w porównaniu do obecnej ceny. Jeżeli chodzi o poprzednie zakupy, 274, a tutaj 100. Także to tyle w tym nagraniu. Jeżeli filmik był wartościowy, zostaw proszę łapkę w górę.
Daj mi również znać w komentarzu, w jakie Ty obecnie projekty inwestujesz na rynku kryptowalut, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. Trzymaj się, hej!